Dobra. Wstajcie gdzieś jest. Witam serdecznie jeszcze raz, ponownie. Miałem chyba problem przed chwilą związany z miejscem na dysku. Po prostu nie mogłem zainstalować aktualizacji. Zaskoczyło mnie to trochę. Nie spodziewałem się. Tak, aktualizacja jest i teraz idzie dalej. Dobra, i się teraz instaluje. Że miałem zapchany dysk po prostu. Zdarza się. Dobra, będziemy lecieć z Diablo Immortal. W tle będzie słychać, jak pani Kochanowska męczy się z... z czym? Valorantem, nie? Valorantem. Valorantem, no. Ty mówisz Valorantem, jakoś tak... Mówiłem ci, że mam chore gardło. Że gardło, po nim. Tak mówisz. Bo to gówniana gra i trzeba gówniana ją wymawiać. No. Dobra. Tylko Diablo. Gdzie ty to Diablo gasz tak, jak nie powinno się grać w Diablo, bo nie farmisz. Nie trzeba grać tak, jak sobie wymyślili twórcy. Ja lubię łamać stereotypy. No ja to nic nie masz z tego kontentu w zasadzie, co oni tworzą, bo ogrywasz tylko fabułkę, która teraz jest tylko malutko tam tylko jest, nie? Nie jest tak malutko, w dwójce już było dosyć dużo fabuły. W jedynce nie było za dużo, to fakt. Dobra, ja mam panią czarownicę tutaj, która ma strój jak wyglądający jakby ze śmietnika go zebrała, bo żaden z elementów kompletnie nie pasuje do siebie. 59 level, więc za chwilę będę miał piekło 1. I co? Ostatnio wyszedłem z biblioteki Kula. Okej, jakiś event nowy. A nie, nowy karnet bojowy się rozpoczął, okej. To fajnie. Bardzo mnie to interesuje akurat. Tylko, że nie. Powiedziałeś, ta różdżka jest fajna. Czy kostur bardziej, przepraszam. Różdżkę to miał Harry Potter. Otwórz ekwipunek, aby zobaczyć talizman. Okej, oko zimy, jaki dostałem. No, wrócimy jak Face z Liquid, to spokojnie, tam wygląda tylko wygrać. Tego jeszcze nie mogę założyć, bo to od 60 levelu dopiero. No okej. Jakąś kulkę mam nową. No mamy stack na B, a oni... A idą, jak zły, ciekawe. Okej. Jakieś elementy ozdobne dostałem? Chyba nie. A nie, tutaj to się tak klikało. To strzelba z kijem. Raczej nie, bo to tam się jakoś... Trzeba ostro pobawić w tej grze, żeby to dostać. O ile w ogóle da się dostać za darmo cokolwiek. Raczej to będzie kupne. Okej. Okay. Darmowe nagrody na czarny piątek. Rytuał wygnania dobiegł końca i za szczelinę wyzwań dostałem tam jakąś rekompensatę za to, że w ogóle w to gram. Fajnie. No. Dają nagrody graczom za to, że w ogóle w to grają, nie? No, no zagrajcie w tą grę, no weź zagraj. Damy ci coś, jak zagrasz. Za 12 godzin będzie zerwanie połączenia z serwerami. Więc okej. Okay. Powinienem się wyrobić ze streamem. Tu nie mam nic. Tu jeszcze trochę mi punktów też brakuje. Odkrywaj. Aka, to ja to już widziałem to.
To jeszcze tak chyba na Halloween to wyszło i jeszcze jest dostępny mimo wszystko. Dzikie starcie. Ale musiałbym wziąć udział w dzikim starciu, żeby coś dostać. Tu też coś dali za darmo, więc wezmę, bo czemu nie? Cokolwiek to jest. Okej. Jest tu gdzieś książka, bo mogę esencję z potworów oddać. Bo kogoś tam uzbierałem chyba. Zobaczmy. No fajnie, fajnie. Świetny bug. Fajnie, że nie widzę książki. Co tu się wydarzyło w ogóle? O. 60 level mi wpadł. Okej, teraz się naprawiło. Nie wiem, co tam się wydarzyło wtedy. Wędkarski dziennik. No tak, bo ja tam jakąś rybę złowiłem, nie? Wielkogłąb. Taką rybkę udało mi. Udało mi się taką rybkę złapać. Zobaczmy, co ja dostałem. Gorące serce. To muszę zidentyfikować, ale to muszę wrócić do miasta. Ej, to jest nawet fajnie wygląda. Trochę wygląda, jakby z jakiejś sekty pochodziła, ale. Ale tak, fajne. Muszę przerzucić na deathmatcha, bo jak ty mi to będziesz gadał, to ja nie będę kroków słyszeć. Pogam deathmatcha. Ta odmiana. To jest niby mocniejsze. I to nawet dużo mocniejsze. Dwa gniazda ma, to miało trzy, więc dużej różnicy nie ma. I ten talizman, ranga pierwsza. To jest dla barbarzyńcy, a to jest dla czarnej dziury dla mnie. Okay. I to jeszcze musiałbym zidentyfikować, cała reszta to są buble jakieś. Tu cały czas mi coś pokazuje, ale nie wiem o co chodzi. Mam coś do odebrania? A mam! Aha, wędkę. Możesz się jechać łowić ryby. No tak, łowiłem raz. Tu coś mam do odebrania? Nie? Co dlaczego? A, tu jest. Zalogowanie, prawda? Mogę wybrać dostępne nagrody. Ostrze, które zraniło księcia. To mogę przeczytać coś więcej o tej broni? Tego nie mogę wybrać. To ja nie chcę. Spadam.
mikrofon ci szumi mocno. Nie. A im przeskanowali. Zaraz coś spróbuję z tym zrobić. Nie wiem, czy na streamie to też łapało wtedy taki szum? Czy to tylko jakieś interferencje z Discordem są wtedy? Jak on nic nie dostał tym flashem. Teraz powinno być ok. No okej, zobaczymy. Na razie jest ok. No, dobra. Wracam do gry. Ok, jakąś nagrodę dostałem. Spoko. Za szybko te elementy. Czy w ogóle te elementy one się tak pojawiają i znikają bardzo szybko? Czemu nie mogę tego przeklikać sobie na przykład i zobaczyć, co dokładnie dostałem? No bo. Bo to macie, wiesz, tak przytłoczyć i masz takie okłód lutego. Tak, no chyba tak o to chodzi. Bo ja rozumiem, że dla graczy, którzy napierdzielają w te gry. Wiesz, oni tylko klikają, przesuwają sobie automatycznie. Dokładnie, nie? Oni przeklikują to bardzo szybko i po prostu no. Nie muszą tego oglądać za każdym razem, bo oni już, wiesz, kątem oka widzą, co dostali i że to jest epickie albo coś, albo gówno. Ale dla kogoś, kto tak sobie tylko co jakiś czas wejdzie do gry, no, myknęło mi coś przed okiem, nie wiem co to, jakiś wyglądał jak kryształ, ale co to było, nie mam pojęcia. Dobra, identyfikację zrobiłem i w zamian za to dostałem fajne rzeczy. Co my tu mamy? Kostur na pewno, jakiś nowy. Więc sobie wymienię. Dawno nie miałem kostura, bo miałem jakieś ostrze negacji. W ogóle ten kostur, on ma jakieś obrażenia od umiejętności, są zwiększone o 3%. Fajnie. Obrażenia od dezintegracji są zwiększone o 10%. O, to super. To fajnie. I teraz jeszcze jakiś tu pancerz mi się wylosował. Czy wylosował, no tam jakieś skrzynki otworzyłem. Ten teoretycznie jest mocniejszy, zaraz zobaczymy. Na niebiesko będę sobie biegał, czemu nie? Chociaż ten ma lepsze atrybuty, no ale współczynnik bojowy jest niższy. I spodnie. Spodnie to wymienię, bo tu jest wszystko o wiele lepsze. Ok. Coś jeszcze? I którąś z tych czachę?
Do wytrwałości, do inteligencji. A tu mam do wytrwałości i do siły woli, ale są słabsze niż to, co mam. Jeśli chodzi o atrybuty, ale współczynnik obrażeń ogólny jest lepszy. Zobaczmy, jak będzie wyglądała z tą czachą w ogóle w ręce. Fajnie to wygląda? Czaszka No. zawsze chyba fajnie. Ale taka kula chyba będzie lepsza. Aha, to lepiej wygląda. Dobra. Dobra, tu mamy. Niektórych rzeczy też nie można sprzedawać, bo to są jakieś tam epickie przedmioty, więc można je tylko ewentualnie esencję z niej wyciągnąć i przerobić na coś innego. Dobra, ale to akurat mogę sprzedać, więc czy sprzedać, przerobić na złom? Spoko, niech będzie. I o, tu jest przenoszenie esencji u tej pani. I to było chyba wszystko, co powinienem zrobić na ten etap. Chyba, że spróbuję może jakieś kryształy. Czy nie? Żółte. No, mam trochę tego. Niech będzie. Nie wiem, czy to nie zmarnowany jest, potencjał jest tych przedmiotów. Pewnie da się z nich wykręcić jakieś kombo. Pewnie tak, ale ja nie będę też na tyle długo grał w tą grę, żeby musieć to robić. Więc sobie osadzimy to, co mam. Mam tego trochę, może to. O, to nie widziałem. To wybiorę to w takim razie. Tu jeden czerwony albo fioletowy. Obrażenia, zdrowie. Nie będą obrażenia. Jak będę robił duże obrażenia, to nie będę potrzebował dużo zdrowia. Bo nikt mi nie zdąży dziabnąć. Teoretycznie tak to działa, no. Tu mam jeszcze jakiś klejnot? Tego chyba nie mogę, bo ja już używam tego koloru, tak? Tak, mam go tutaj. No dobra. Wiem, że dało się jakoś te klejnoty chyba wzmacniać te rangi. Coś tam się dało grzebać przy tym. Tak jak mówię, no nie będę na tyle długo grał w tą część, żeby musieć to robić. No dalej, co jest? Nie mogę w to kliknąć. No kliknij się. Zaraz mnie tu. Aha, ale coś się bura z tą grą w ogóle. No i czemu ja nie mogę w to kliknąć? Gro, co jest z tobą nie tak? A padem? O, się podświetla. O, dobra, jest, przenieś do skrzyni. Czyli teraz udało się. Ale ja nie chcę tego teraz robić, bo chciałem jeszcze zobaczyć. Do kowala podejść. Czy mam coś jeszcze tutaj do przerobienia? Nie. To wszystko jest na tyle epickie, że nie mogę tego po prostu przetworzyć sobie na złom. Więc niech idzie do skrzyni. Może się kiedyś przyda. Znowu nie mogę tego. Może. O, dobra, udało się. No właśnie, co jest kurde? Co jest kurde, no co jest kurde. Znowu oglądam te wszystkie odcinki, które tam na tym oglądamy z kiepskich sobie tam. Mam ochotę sobie pooglądać kiepskich znowu, bo to jest tak piękny uniwersum. Normalnie. Tak prawdziwe. Marvel to przy tym wysiada ogólnie, nie? Kłóciłbym się, ale.
Niech będzie. Się wydaje, że feudy kiepskie, bo mają pasiu spokojnie by Thanosa pokonali. Upili. To Feodek, bo Paździoch nie umiał pić ogólnie. A Feodek wygrał z mistrzami ze szkoły w Petersburgu. Szkoły picia w Petersburgu wygrał pojedynek, nie? I potem zapił ich wszystkich i jeszcze potem poszedł poprawić sobie ze sklepu, nie? Bo się nie da pić. Znowu masz jakieś szumy. Więc to był prawdziwy specjalista. Osiemdziesiąt tylko. Wow. Kurde. Teraz spojrzę tutaj. No bo i nie wiem co się dzieje. A widzisz to na OBS-ie? Taki jakiś ruch? Tak, też widzę, no dziwne. O cholerka. Okej, wrzuciłem mikrofon na innego jacka. Zobaczyłem, czy teraz będzie ok. A to spróbować. Dobra. Nic nie zagram dzisiaj. Na razie to przeklikuję się przez ekran. I walczę z mikrofonem. Ściemne... jak to było? Nie pamiętam. Ścienie morszczej mgły? Nocnym, nie, chyba to był nocny cień mgły, czy jakiś... Nie pamiętam. Nie pamiętam, ale było mega słabe. Miało być epickie. A wyszło jak zwykle. Dobra, to chyba wszystko. Czy coś jeszcze mam kliknąć? Coś odebrać? Co mnie i tak nie interesuje za bardzo. Tu jeszcze mogę coś odebrać. Wow. Dzięki. Co w związku z tym? Nie, nie przenosi nic. Dobra, tu jeszcze tylko to zamknę, to zamknę, to też mnie nie interesuje. I chciałbym kontynuować fabułę, tak ogólnie.
Gdzie są mi się fabule? To powinno być na arenę? Przeczytaj tajemniczy list. Przyglądaliśmy się, jak zapuszczasz się w głąb tych strasznych ruin. Dowiodłaś, że jesteś prawdziwą pogromczynią zła we wszystkich jego przejawach, ale są wśród nas tacy, którzy chcą je zniszczyć raz na zawsze. Udaj się do areny na północ, przygotuj się na. Przygotuj się. Kurczę. Przygotuj się na okrzyki bojowe i inne odgłosy bitw. A może odnajdziesz bardziej odpowiednie dla ciebie przeznaczenie. Nie chcę. Muszę? Musisz. Chyba muszę. Chyba jakaś część fabuły mimo wszystko jest. Nie ma wyjścia, no. Dobra, no to lecimy. Muszę to muszę, chociaż. Ja to mam cały czas? Tak, to samo strzela, okej. To pamiętam, że to samo naparza. Okej, tu było tak i tu było tak. Ej, halo, tak nie wolno. Dobra, ostatni segment mu został. Leży. Trochę za słaba jest ta moja postać. Mogłaby być mocniejsza. Zwłaszcza jeśli chodzi o to podstawowy atak. Napadzie gaszczas? No. No. Ja tylko ten, myszką jak po menu gdzieś tam przeskakuje. No to faktycznie tą myszką jest lepiej. Gra pod dotyk robiona na smartfonie, więc tą myszką jednak trochę wygodniej się to robi. No. Ale ogólnie to bieganie i to wszystko nie jest, tylko jest złe. Napadzie. Tak zazwyczaj stoję w miejscu i naparzam z jakiejś tam magii. Chwilę się przeniosę gdzieś tam tylko na bok i znowu. To jest wszystko. Ci też jesteś wzmocnieni. Jestem przyspieszony, to tak, to wtedy obrażenia idą. Okej. Co to za miejsce? O co chodzi? Ej. Okej, skoro tak twierdzisz. Przywódca mag do mnie się odezwał, kimkolwiek jest. This one may be worthy, but it is too soon to tell.
Tajemniczy głos. Kim jesteś, tajemniczy głosie? Tajemniczym głosem. Okej. Fajny był ten motyw z tymi zwojami w Skyrimie. To był akurat udany motyw, że wiesz, normalni ludzie nie mogli tego czytać, wypalało im oczy po prostu. Aha, takie coś. No. I te literki, w ogóle te zwoje, jak się otwierało, to one świeciły w ogóle, te glify na nich, no i one właśnie wypalały ci oczy, nie? To nie było dla zwykłych śmiertelników wiedza. Były osoby, które wolały właśnie poświęcić swoje oczy, żeby zdobyć tą wiedzę, nie? Nieśmiertelni trzy cienie. Nie, no po dobrej stronie bym wolał stanąć, jak już. Ale ja już tam wybierałem przecież stronę. Czyli już mogłem kiedyś wybrać stronę, mimo tego, że dopiero teraz fabularnie do tego dotarłem. Fajnie. Okej, okay, trochę śmieci dostał. Ej, to jest fajne. To jest fajne. No. Ale ja bym chciał mieć ten element pancerza, tylko niestety jest mega słaby. W porównaniu z tym, co. Ale nie jestem na tyle mocny, żeby. No, ubierać się ponad to, co. Tak, tak. Niestety muszę pod umiejętności się ubierać. Okej, okay, ten zwój mam przy sobie cały czas, tak? Okej. Okay. Dobra. Pierwszy zabity wróg dnia, okej. Okay. Darmowa nagroda za to. Spoko. Dobra, gdzie jest? Wróć do zachodniej marki. Chwila, chwila, ale tu złoto leżało. Ja wiem, że to tylko 27 sztuk, ale. Każde złoto jest ważne. No tak, jakby nie było. Dobra, w końcu wracam do Kane'a. Może w końcu coś się uda. Kliknię, bo otworzyć mapę. Po co ja mam to robić? Aha, poziom trudności mogę sobie z normalu na piekło teraz, tak? Przełączyć. Tak, wiem. Wtedy będę na wyższych poziomach grał, ale nie będę mógł szczeli na przykład przechodzić samemu, chyba. Ok, ile jest tych poziomów w ogóle? Piekło 1, 2, 3, Inferno później jest, Inferno 2 i Inferno 3. Inferno 3 od 500 levelu do 600 levelu jest. Spoko. No wysokie są te levely. A ja mam dopiero 60, nie? Nie chcę nic zmieniać, ale mnie denerwują te podpowiedzi. Spadaj mi z tymi informacjami. Mogę to zamknąć? O, dziękuję. No, bo my musimy właśnie te kamienie, te odłamki kamienia świata zniszczyć. W końcu dowiedziałem się jak. Mam sprzęt do tego.
W końcu lecę z fabułą dalej. No przecież byłeś z tym, z Tyraelem w dwójce, jak szedłem ubić Diablo. Więc teoretycznie widziałeś ich kunszt, bo widziałeś jego zbroję, widziałeś jego ten miecz magiczny, którym właśnie rozbił kamień świata. Więc no, trochę już widziałeś w życiu, jak na zwykłego śmiertelnika. Ej, ale ja padłem grą, halo. Gro, ogarnij się. No nie, nie strzelaj w Kaina. No nie mogę. Muszę na E nadusić? Dlaczego? Halo. Niech kursor zniknie. No nie. Nie wiem, o co chodzi. No dobra, już nie będzie, że na E naduszę. Nie, A bym wystarczyło chyba, żebyś wcisnął. No właśnie nie działało. Dobra, udało się zniszczyć te odłamki. Fajnie. No i nie? Ej, no kurde. No nie, wciągnę zara Kaina w czarną dziurę. Nie wiem dlaczego się zepsuło i nie chcemy. O, teraz jest na A. Dobra. No to powodzenia, bo ten kryształ się rozpadł na dość sporo elementów, więc... Racja, nie ma czasu do stracenia. Każdy, kiedy możemy wyruszać? Dobra, to pójdę się bić z potworkami w jakiejś arenie czy coś, jak zwykle zresztą. Chyba, bo nic mi się nie podświetliło. Tajemniczy list mam przeczytać. Kiedy przestajesz szukać odpowiedzi, w końcu przychodzi sama. Ej, to tak działa z klockami Lego. Jak masz taką kupkę klocków Lego i szukasz jednego tego klocka, takiego jedyny, który ci pasuje i nie możesz go znaleźć. W końcu mówisz, dobra, to zrobię to inaczej i zaczynasz budować to w jakiś inny sposób, to na końcu się okazuje, że ten klocek ci wpada, jak już go nie potrzebujesz do ręki. Nie wiedziałem, że z odpowiedziami jest tak samo. A no widzisz, to jest odpowiedź na twój problem z brakiem klocka Lego. Kiedy przestajesz szukać odpowiedzi, w końcu przychodzi sama. Jeśli chcesz umocnić obronę sanktuarium przed inwazją z zewnątrz, udaj się do Bazyliki Seleny i wysłuchaj spadkobierców cyklu. Ich opowieści są dziś potrzebne jak jeszcze nigdy.
Spadkobiercy cyklu czekają na ciebie. Stań się częścią tej historii. J do mnie napisał. Dobra, panie J. Niech będzie. Co chciałem mówić? W ogóle ja nie wiedziałem, że te lore budowania świata jest takie zaawansowane w Diablo, bo w ogóle musiałbym gdzieś podpiąć może link. Chłop mega robotę zrobił, całą fabułę Diablo opowiedział po prostu od samego początku stworzenia świata. Wyglądało to trochę jak w nordyckich tych wierzeniach, gdzie tam z jakiegoś drzewa ktoś tam powstał, te drzewo się tam rozłamało, tam koleś był po prostu drzewem. czemu nie? No ale chciał wyrzucić z siebie zło, więc tak się mocno napiął, że jego korona się rozerwała, tego drzewa, rozłupała się. No i powstał byt czysty i powstało niestety te zło. No i z tego zła później się narodziło ta tam trójca, ta piekielna i kilka innych jeszcze tam piekielnych bytów. Między innymi właśnie Lilith z czwórki. No ale tam ogólnie te narodziny tego świata właśnie były podobne. No i później jeszcze oczywiście aniołowie z tej dobrej strony tego korony drzewa też powstały. Różne tam archanioły. No. I oni tam między sobą się tłukli cały czas, ale gdzieś tam w którymś momencie jeden z aniołów i jeden właśnie z piekielnych bytów, chyba ta właśnie Lilith, stwierdzili, że kurde, no ej, tłuczemy się od wieczności ze sobą i to nie ma sensu, bo i jedna strona i druga jest na tyle potężna, że ta walka nigdy się nie skończy. I po kryjomu odeszli, zakochali się w sobie, odeszli i ta ich miłość stworzyła nowy świat. I ten świat to właśnie te sanktuarium, nie? W tym sanktuarium właśnie z ich miłości powstali ludzie, byli dosyć mocni, na tyle mocni, że i aniołowie i demony zaczęli się obawiać tych ludzi, przez co właśnie stworzono kryształ świata, chyba to się tak nazywało, który po prostu wchłonął dosyć sporo tej energii, tej ludzkiej. Przez co teraz ludzie po prostu potrafią nadal władać magią, bo nadal są dosyć mocni, ale już nie są taką potęgą, żeby zagrozić aniołom i demonom, nie? Oczywiście w pojedynkę. W grupie, no jednak jakoś tutaj walczą dalej ci ludzie. No i tak mniej więcej ten świat i ten sanktuarium powstał. W takim mega skrócie. Bo chłop to opowiadał gdzieś, nie wiem, przez 30 minut. Więc no, te lore jest rozbudowane, nie? Dosyć. W ogóle jest cała mapa tego sanktuarium, wszyscy te miasta, to wszystko jest ładnie naniesione gdzieś tam na tej mapie. Grając tylko w grę, bez jakichś, wiesz, dodatkowych informacji, na przykład jak się kupowało grę i miałeś książeczkę z opisem tego wszystkiego, czy jakieś inne elementy wiedzy spoza gry, no to jeśli nie masz tego, no to nie jesteś w stanie tego odkryć wszystkiego, nie? Ale jeśli ktoś właśnie przez tam 20-30 lat zbierał te wszystkie, no nie wiem, kiedy tam pierwsze Diablo wyszło, no ale powiedzmy, że z 20 lat temu. Chyba coś takiego. No nie, jakoś nie, tam. Wcześniej. 9-8, coś takiego, coś w tych okolicach. No ale to powiedzmy, że 20 lat zbierał te informacje, wszystkie z tych książek. 9-6. No, no, to jeszcze. Dobrze, że nie w Boże Narodzenie. To taką piekielna gra. Powinna, no. No i ten. Coś chciałem mówić. No chodzi o to, że po prostu nie jesteś sam, z gry samemu wyciągnąć tych informacji wszystkich. Tylko takie szczątki, nie? Żeby mieć tą wiedzę, no to musisz właśnie, tak jak mówię, zbierać informacje dookoła, ze wszystkiego, całego tego otoczki, z całego uniwersum, nawet spoza gry. I
I coś jeszcze chciałem powiedzieć. No i to jest też, bo ja się zastanawiam, gdzie są tam ci wszyscy bogowie, że te demony i to wszystko się tłucze, ale to kompletnie inaczej wygląda niż w naszym świecie, bo my tam wierzymy, że jest jakiś Bóg nad nami, czuwa cały czas, a tutaj takiego czegoś nie ma, nie? To się po prostu demony z aniołami tłuką w ramach utrzymania jakiegoś takiego porządku między... No status quo tak zwanego. No tak, żeby ten i chaos i porządek nigdy nie, żeby zawsze byli na równi, nie? Żeby to ani jedno, ani drugie nie przewyższało. I z tego taka harmonia mimo wszystko wychodzi. Ale teraz właśnie demony na przykład zaczynają przewyższać anioły, przez co właśnie chociażby Tyrael stwierdził, że pomoże ludziom. Żeby właśnie do tego, żeby ten poziom chaosu nie przewyższył tego ładu, nie? Stąd ludzie dostali sporo właśnie ciekawych rzeczy, tak? Chociażby te kryształy dusz, które miały utrzymać tą piekielną trójcę w ryzach, no ale średnio weszło. Dobra. Idziemy tutaj, idziemy. Niewypowiedziane. Jakoś umie się wypowiedzieć. Dowiem się, jak wykorzystać swoją pałę. To jest tak stary żart. Ej, tam jest jakaś książka. Mogę to przeczytać. Anały Zakary. O, jest tego więcej tutaj do zebrania. Okej. Dobra, pradawny zwój odkładam tutaj. Boom. O nie! Charged her daughter Akiba with a heavy burden. It would be her job to ensure the immortals were forever worthy of this gift. Should they ever fall to the burning hells, Akiba and her shadows would take their place as the defenders of sanctuary. Dobra, już się bałem, że za chwilę mi kotki pokażę. Kotki? Ale na szczęście się obudziłem. Chciałbyś pooglądać kotki w piwnicy? Okej. No to pamiętam, że na telefonie właśnie ogrywałem to i nie ogarnęło, o co chodzi kompletnie, bo to takie wyrwane z głównej fabuły. Chociaż mocno ten wzmacnia postać, te misje tutaj, to jest kupę zbierania i grindu, żeby wypadały elementy odpowiednie. Tak jak mówię, na telefonie to tam sobie nieraz na kibelku chwilę pofarmię albo coś. Albo na śniadanku w pracy. A tak, żeby sobie pograć, to mnie to nie bawi. Aż tak. Ale wejdę trochę tam, wzmocnię się. No bo na start też na pewno coś dostanę. Główna archiwistka.
august immortals, or are you interested in joining? You've come to the right place in either case. For you, I can share the deep truths. First-hand experience, not rumor or speculation. Go ahead, gaze into the wall of honor over there. Trochę wygląda jak te, też ze Skyrima właśnie, te ściany z napisami, ze smoczymi słowami. Demons without inviting corruption. I'm listening. With righteous power by Deodessa the Builder. Their charge? To defend Sanctuary against the burning hells. To use their strength to keep the relentless demons at bay. To be a beacon of hope and light. But victories are temporary. And the immortals can never relent or yield, even if all hope seems lost. They must find the courage to stand defiant for all time. Oto Kurwus sprzed wielu lat. Właśnie tak zapamiętałem to miasto. Zrobiło tyle przemocy, a jednak wciąż za nim tęsknię. Nie.
Good. Curiosity is an important first step into a larger world. If you are ready to learn more, I am ready to teach. Remember, we are but one side of the coin. Stay and read as much of the Immortals as you wish. And when you're done, think about heading to the tavern. I'm told someone from the other side wants to speak with you. No, jest z drugą stroną barykady rozmawiać. Czemu nie? Bo ja chcę do tych nieśmiertelnych dołączyć. A nie do cieni. Nie warto poznać wszystkich cech? Zaj przeciw? Nie no, bo oni są niebiańscy tacy, wiesz. Okej. Okay. Aha, no to fajnie. Ozdobę nieśmiertelnych mogę mieć. No dobra. Muszę tam iść, porozmawiać z tym niczym gościem, okej. Okay. No tak jak muszę iść, to muszę. Chatting with the unspoken doesn't surprise me. Normally, access to the Court of Whispers is restricted to our members only, but we'll make an exception for you this time. The unspoken is waiting for you inside. Go before you are seen. Of Deodessa founded the shadows. Though she is long departed, her spirit is with us always. Touch the ever-burning font and let her wisdom mark you. You think you have what it takes to walk this path? You must work unseen, hidden in darkness, as I once was. Always remember, we all want the same thing, the protection and safety of Sanctuary. Many say they want to protect others. How they go about it is what matters. We test the Immortals. We ensure they are worthy of the power they inherited. Hand me that scroll and see the truth. Prepare yourself. A dark burden given, and a hidden force created. One that could step up should the mightiest immortal fail. Constant challengers to the would-be defenders of Sanctuary. They would test the Immortals, looking for weakness and apathy. Led by Akiba, the Shadows would overthrow the Immortals when the time was right. But even in victory, she knew her watch had just begun. For this is an eternal cycle. Poznajesz to miejsce, prawda? Pokazał ci swoją wizję. Ano. The battle hall of a great hero. Plagued by doubters, he fought valiantly.
My brother was a great hero, unlike any before or since. But he still failed. The power he held was more than anyone could bear. The strongest, the wisest, the most dedicated exiled him and took up his burden, as it must ever be. Bring down the immortal. Reclaim the eternal crown. Okej, teraz jestem po drugiej stronie, faktycznie. Słaby był. It had to be done. Good that you did not hesitate. Should the immortals become unworthy of their station, we will be there to remove them and take up the mantle. Always. No matter who wears the crown. Return to yourself. On what you have seen. And now you know the truth. The immortals are tasked with protecting Sanctuary, and have been given great power to do so. The Shadows are the ones making sure the immortals never become corrupt or complacent. I understand. Yes. Though Akiba and Kion are long dead, there are others who can help you decide where to focus your efforts. Those you've met on this journey can be useful advisors. Visit them again when you are ready. You may simply continue as an adventurer, as you have. But the cycle swirls ever around us, even if we ignore it. Listen for rumors to learn how the cycle is faring. Then decide. Okej. Okay. Mogę wrócić do fabuły głównej? Back. Did your secretive friends turn out to be helpful? Jak na razie średnio. They are skilled at fighting demons and each other. If nothing else, I have a lot to think about. Any word from the captain? Yes. Thankfully, everything has been prepared. Whenever you're ready, Rem should be waiting for you at the docks. To begin the first leg of your journey. Thank you, once again, Kane. No dobra, to ruszamy dalej. Po czwarty kamień, odłamek kamienia świata.
The old man said you're looking for passage to Mount Zavain. Well, our ship can bring you to the nearby port, and a caravan can take you from there. If you're ready, we can head out this hour. A jak się zmienią umiejętności? Kurczę, nie pamiętam. Sklep umiejętności tu. Zamiast tego wziąłbym ten deszcz meteorytów. No dobra. Tu na piekle jeden może być już dosyć ciężko. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Coś podstawowi padają. Given us a chance, but the Khazra swarm against us from two separate
No to idziemy się bić. No to lecimy. Ktoś tu czeszcz. Chyba nie ja. Nie, tu. Kamienica u kiepskich się ten rozpada. I oczywiście wiadomo przez kogo? Przez boczka, bo taki, tacy jak on przeciążają stropy, nie? Dzieci młodego pokolenia. Mogą być stare dzieci starego pokolenia? Okay.
No i pięknie. Once in Wortham, another in the Dark Wood. This sigil belongs to the Cult of Damnation, and each time I've seen it, they were bringing the foul minions of Hell into this world. Whatever's going on, we're not going to find answers here. Let's inform the captain. This fight isn't over yet. This terrible, unblinking eye. It's as if it sees through. Returns. You've returned. Grin reported back as well. The others? Vaughn and Weir fell. The others were taken. It seems the Khazra was sacrificing villagers to create a summoning ritual in the village. It's a kind of magic I've only seen wielded by cultists. Come from the den to the north. Our monk friend has been battling against their main forces nearly non-stop since you left. Meet up with her and press the assault. The Khazra will simply try again, and the next attack we may not endure. Do you require magical identity? Well, what can I do for you? Most appreciated. No dobra, to walczymy dalej. Co można innego robić w Diable? Nie walczyć. O przetrwanie. No, jakby nie było. Jest jakiś mocniejszy? Fizyka go pokonała. Czarni dziury. Boisz się? No co ty? Żołnierze nigdy się nie boi. Ale jąka się. Jo. Ja się nie boję.
Kurde, mocny jest. Może iść za fabułą. Pokonałem jakiegoś bossa. Goatmen are trying to deliver a Worldstone shard to the Demon Lord. Things are about to get much worse. We must put an end to this. A shard? No, that's not possible. I know precisely where the Worldstone shard you speak of is. It was recovered years ago and is safe within our monastery. Still, I share your concerns. Aha, okay. We need to find out more. Certainly, the Cosma have been driven into such a rage. Unable to do anything but protect the survivors in Sentinel's watch. I cannot leave here, but you can. Investigate the Khazra Den. Put an end to these attacks. Do that, and we can discuss things further, including this shard you want to keep. More Khazra warriors! Go ahead. I'll take care of things here. Cosmos at my fingertips. Co mam tutaj wejść? To jest to gniazdo? Zamarznięta brama. Chyba tak.
Pewno, już się robi. A friend is by the entrance. If you can walk, find him and get to safety. I will. A lunatykowałeś kiedyś? Czy miałeś takie coś? Nie. Nie? Mi się kiedyś zdarzyło niby. Ale to młoda byłam bardzo. A swojego czasu to było modne, że tak powiem, bo nawet w wielu serialach był ten motyw lunatykowania. Pamiętam też w Mirowych Latach nawet, bo tutaj akurat odcinek Kiepskich leci, że Boczek lunatykuje, ale pamiętam był taki odcinek Mirowych Lat, że ten, że Tadziu schodził właśnie do Karola na dół i mu kiełbasę wyżerał lunatykując, nie? No dalej zabij go, że się naładuje. Bez sensu. Już mogę? To nie, zapomniałam. Zapomniałam. Jak tu celować, kurde, takie longshoty na manual, by się da w ogóle? Okej. To on się zamienił, czy on to przywoła? Bo ja nie wiem. Typowo, nie powiedziała ci wszystkiego.
refreshing change. You've returned. The goatmen stormed the barricade a few moments ago, and then things went quiet. I assume you were successful. No, bez twojej pomocy. Musi tu być gdzieś jakiś trop. Drawek razem ze swoimi stronnikami wywołał taki chaos, że musiał pozostawić ślady. Więc on teraz szukać śladów. Za mocno. Ja mi czucia jeszcze. Kurde, nie zdążyłem. O nie. Unrelenting, a nightmare swarm within. What hope is there of finding tracks in a place like this? Eyes may be deceived, but land itself always bears the scars of our actions. Zaim, god of mountains, I beseech you, lend me your sight. Reveal the path once taken so we may follow. The mantra is working. Friend, I need you to be my feast. While I commune with the mountain, the nightmare creatures will be drawn to the light. Do not let them near. Ja zaraz wracam, okej? Okej.
more the gods wishes to see. Guard while I commune with Zion once more. No idę dalej, idę. Ta góra jest przeklęta. Nie pojmuję, dlaczego zakon nas tu wysłał. Jaki sens ma tropienie wygnańców w krainie, która z pewnością sama pozbawi go życia? Zabroniono nam wikłać się w cokolwiek w klasztorze, więc nie mam wielkiego wyboru, jeśli chodzi o miejsce naszych działań. Udało nam się znaleźć w miarę bezpieczne schronienie w niewielkiej jaskini na skraju mgieł. Na czas naszych poszukiwań powinno wystarczyć. Kolejne dni zlewają się w jedno, lecz nie ustajemy w poszukiwaniach. Jeśli zabójca mistrzyni Vitali kryła się na tej górze, odnajdziemy go i wymierzymy mu sprawiedliwość. Nawet jeśli znajdziemy tylko zwłoki. Okej. Taki twardy byłeś. Chyba średnio pykło, co? Najdroższa Mirando, nie powinienem był przyjeżdżać. To miejsce jest przerażające. Nie tylko nie znalazłem skarbu, ale jeszcze się zgubiłem. Natknąłem się dzisiaj na mnicha, co powinno mnie trochę pocieszyć. Ale wtedy zauważyłem dziwny znak na jego czole. Cóż, przypuszczam, że w tym parszywym miejscu lepszy taki towarzysz niż żaden. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli wrócić do domu. Ogromnie za tobą tęsknię. Twój Martin. Tak. Chyba nie udało mu się. A jak wyjść z tego listu? Jesus. Nasi mistrzowie nie chcą przekazać nam żadnych informacji o Dareku poza opisem. Skąd tyle tajemnic wokół zwykłego wygnańca? Wiem, że nie mamy prawa kwestionować woli patriarchów, ale to wszystko wygląda mi na daremny trud.
Jeśli rzeczywiście jest mordercą, dlaczego miałby wrócić na górę, na której doszło do tej zbrodni? Zbrodniarz zawsze wraca na miejsce zbrodni. Okej, mam mapę. Widzę miejsce zaznaczone na niej. Tam są jeszcze jakieś listy. Na każdym kroku te potwory niweczą nasze postępy. Niechaj przeklęta będzie siła, z której się zrodziły. Jeden z nich grasuje w okolicy i bije od niego tak wielka nienawiść, że nawet powietrze wokół przeraża ludzkie ciało. Udało nam się odszukać wśród mgieł jedną budowlę. To stara kaplica za Karum. Niestety, wokół niej kłębią się te okropieństwa. Obawiam się, że w tej krainie przyjdzie nam zakończyć żywot. Display. Dorwałem gnoja małego.
Vane Chapel served as someone's study. Look at all this research. Was Dravik working in secret this long? Taevi? Taevi? Tak bardzo za tobą tęsknię. Dlaczego zanim zabrał ciebie, a mnie zostawił? Jak mam teraz żyć? Mój mistrz mówi, że z czasem zaznam spokoju, ale ja nie chcę spokoju, chcę mojego brata. Wszystko poszło nie tak. Bogowie zabiłem go, a odłamek kamienia świata, jedyna rzecz, która mogła mi cię zwrócić, jest poza moim zasięgiem. Gdyby tylko mój mistrz pozwolił mi go zabrać. Wybacz mi, Taevie. Nasz pan wyraził się jasno. Nie zamierza długo czekać, ok? Trzy odłamki zostały już zniszczone. Nie wyślizgnie mu się z rąk ani jeden więcej. Zabierze ciała do miejsca rytuału. Jeśli będzie ich za mało, zdobądźcie więcej lub poświęćcie własne życie. Grzeszników zamieszkujących tę górę czeka potępienie. Będą cierpieć za swoje grzechy. Fajnie, że te elementy tutaj kartki się wypaliły. Chociaż tu się zżarzy na dole cały czas. Więcej tuszu było. No to dajesz. To tutaj? Must have opened a rift to the burning hells. It's the only explanation for an assault of that magnitude. We have to divide our efforts once again. It is the only way we will survive this. I will return to the monastery and rally the others. But you must stop that ritual. The old temple Dravik wrote of is further to the east. Follow the path, and your
Understood. I'll head to the monastery as soon as I can. Keep them away from the shard, or the world will suffer like never before. Dravik has betrayed everything he stood for. The blood of his own people is on his hands. If you face him, show no mercy. Jak zwykle, no mercy. Kiedy się ten turniej w CS-a zaczyna, ten major w tym Szanghaju już chyba już? Nie mam pojęcia. Ty to okay. Śledzisz w miarę, nie? No oglądałem te kwalifikacje, ale teraz, bo teraz jakoś tam się miało ten, czekaj, bo to było w maju. Kiedy to się zaczyna? Bo ten się ledwo te się dostały, kurde, no. Ledwo się ten team z tym, no, z tym Snaxem, tym najlepszym polskim graczem ogólnie dostał. Za pierwsze miejsce $500,000 dostaną. Phoenix Bench. Polaków będzie 3, jeżeli chodzi o zawodników ogólnie. Tu nie już. No tak, plikuj się jeszcze mam. Ah, healing. Just what I require. There. That must be the temple. No, od 30 listopada. Potem myślałem, że się jeszcze na L4 wyrobię z pooglądaniem trochę. Oni to myślę, że ci mają przerwę od kwalifikacji. Bo to od 3 w nocy. O kurde, ale mi włożył. No nie. No to co, to wracam do miasta. W sumie niedaleko jest. Dobra, to pójdę z butelek.
Ja nie wiem, jak mam nagrać z dynamicznym, dynamicznymi celownikami. Ja się, nie wiem, mnie rozprasza taki celownik ogólnie dynamiczny. No i mi się dobrze grało. W Valorancie sobie ustawiłam teraz trochę większy niż miałem w CS-ie, żeby lepiej go widzieć, ale nadal ten, nieruchomy. No nie wiem, tutaj też niektórzy, jak sobie oglądam różne mecze, mają takie ruchome celowniki, ale... To jest niby jakaś podpowiedź co do recoila i tak dalej, błędu uchodzenia i to niby w tym celowniku można ustawić, żeby się pokazywało. Ale nie wiem, tak jakoś. Ciężko jest żyć po drugiej stronie Polski, za drugą stroną blisko, tam bliżej Warszawy, bo do Niemców masz 30 pingów wtedy. A my tu mamy do Niemców 9-20 pingu max. Na niemieckich serwerach. A ludzie tutaj z Warszawy to na holenderskich serwerach czy na niemieckich to mają 30 w górę pingu. Teraz pamiętam, jak grałem w CS-a na bydgoskim serwerze, miałem 2 pingu, nie? Nie ma, nie jakbym w domu grała. Dobra, mamy i kapłana. Chcesz pogadać? A ja bym wolał cię ubić od razu i mieć z głowy. Leży. Nie, nie leży. Leży, a jednak nie. No nie. Myślę, że go ubiłem, bo tak stęknął. A to jedno jest... Na tabulu mu się może przytała po prostu. Bo przygwożdżenie to... Nie, jeden z jego takich klonów zniszczyłem. Iluzji. Co on z kardą mnie przemówił?
Okej, okay, jest i ten na D. Kultysta, nie pamiętam. Dewek czy Derek? Jakoś tak. Dobra, wszyscy? To dobrze. Mogę iść dalej. Pajączków dawno nie było. Już się robi. Executed. Thank the gods you're here. Dravik and the demons attacked the monastery directly. We have been fighting for our lives. I was able to warn the masters, and our best men have been guarding the Worldstone Shard. We should join them in the shrine. No dobra. Tylko tu jakiegoś bossa jeszcze mam. To bossa nie mogę. Thank you.
stood for over 500 years. Even the Zakharum army could not breach its walls. And that death has brought it low in a day. Oza, a powerful demon lord, has set his forces against this monastery. We cannot grieve now, lest the sacrifices of your people be in vain. Temple in shambles. All for that stone. No, Osa. Not for the stone. For Taev. Beautiful display. No kurde. Ładna skrzynia mi wpadła. Ale nic ciekawego niestety chyba nie wyleciało. O, cię panie. Sam on przyszedł? Nie, chyba nie. To ktoś, coś pomniejszego. Ale też chyba mocny. Kurde. Ale mi zjechał szybko życie.
just what I require. No kurde, leczyłem się przecież. O, jakiś nowy pierścień. Dobra, fajny. Deal with the shard, I promise you. I've already defeated you. You'll realize it soon. I told you to run! I told you that you would fail! And now the god of damnation has his sight upon you! Yet I know you. Czerwony za to dostał. No dobra, to ten wątek chyba częściowo skończony. Tylko jeszcze muszę odzyskać kamień.
Mnisi chyba wszyscy zamienili się teraz w demony. Przepadli. To tak była, pamiętam, taka misja pod koniec. Że nagle się cała mapa w demony zamieniała, bo... Tam, no bo to się tam się fabularnie działo, nie? Wiadomo. Nie będę spoilować. To chyba w Dzikie Hordy kampanii nie grałeś w ogóle, no? Chyba nie. Nie, bo ja w ogóle tej podstawki nie przeszedłem. Gdzieś tam utknąłem. Serio? Nie mam. No dobra, 5 faktycznie. Fajnie. No jak mam wszystkie umiejętności aktywne, to też jakoś ich tam biję, ale... Ale tak samo ci samymi podstawowymi, to mało HP im zabiera. Rozwój stanął w miejscu, w tej mojej postaci. Dobra, ale kolejnego wątku już nie będę zaczynał. Chyba, że tu jakieś miasto jak odnajdę.
to się zatrzymał w nim. Albo nawet lepiej było wrócić w ogóle. Tu jeszcze sobie przejdę po tej mapie. Zobaczę, co tu jeszcze do odkrycia jest. Nie wszystko fabularnie. Znaczy nie całą mapę fabularnie się odkrywa. Przejdę się zobaczyć, co tu jeszcze mogę znaleźć. I będę kończył. Coś rycerze tutaj są, krzyżacy, przeklęci, bardzo dobrze, może jeszcze przeklętych nazistów spotkam. Wszystko możliwe, no właśnie w tym kręgu będziesz, nie? Tego piekła tam. Okej, okay. Jakiegoś lorda przebudzie, okej, okay. Czyli trzeba go rozwalić, panie lordzie. 2 miliony życia ma! Ała! Ała! Okej. Okay. Pan lord jest mocny. No dobra. Z panem lordem kiedyś indziej. Dobra, trzeba podejść do kowala, upchnąć mu wszystko, co jest mi niepotrzebne. Rękawice też, bo one słabsze są niż to, co mam. Te buty nie wiem. Muszę się sprawdzić. Tu też było wszystko słabsze, bo już to sprawdzałem. Wiesz, jakieś pierścienie są. Dobra. Dam radę coś ulepszyć? Tak, bo na 6 dobrze ulepszyć. Mogę to w sumie niepotrzebnie tutaj wyda. No trudno. Kiedy indziej. Jeszcze zobaczę, co mam do odebrania. Coś tam pokazuje, że niby mam. Tutaj coś. Of greatness is unending.
Okej, a co to mi daje? Jaka jest różnica między tym, co ja mam? 3-2-2, a tu 2-6-6. No mniej o wiele. Ja chciałam chapkę. No dobra, to chyba by było wszystko. A tu jeszcze coś. Błogosławieństwo. Nieśmiertelnych będę wspierał. 4-2 jesteśmy, więc wygrywam, ale okej, ale w procentach mam, jest gorzej. Dobra, ja tam się raczej w to nie będę bawił i tak. Tu sklep mi coś pokazuje. Usługi. O, tu jest sporo rzeczy do odebrania.
Chyba to jest najlepsze. To to wybiorę. Ale tu mam kolejny pas do wybrania. Ten sam? Tak. To nie wiem, to wybiorę inny w takim razie. Ten był jeszcze ok. Buty. Co mam? Coś lepszego? No tak. Najpierw zobaczymy atrybuty. Tu są wyższe. I tu było co? Wszystkie obrażenia ciągłe. Ok, no to jest spoko. To chciałem. Poprzenosimy wszystko od razu. I ten pas. Też ma wyższe? A nie, ten ma wyższe. Współczynnik bojowy ma wyższy. Obrażenia otrzymywane podczas przemieszczania się. O, to spoko. To nawet spoko, bo ja często tutaj biegam w kółko. Mam takie akurat moce, że dobrze jak pozostaję w ruchu. Dobra, tego pyłu bym musiał zbierać 70. Wtedy mógłbym wrzucić tutaj wyższą rangę i dostać dodatkowy atrybut. No ale to... To przy następnym podejściu. Chwila, jeszcze tutaj coś mam znowu do odebrania. No tak, bo poziom bojowości zwiększy. No dobra. To co? To do następnego. Zobaczymy, jak tam będzie w górach. Na pewno zimno. Hej.